O, fuck. Smok? Mamy chyba dużego bossa kolejnego. Gardłowe dźwięki. Co to kurwa jest? Miał dziwną twarz. To nie jest smok. To jest jakaś nieumarła wiwerna? Ale mój kapelutek jest... To jest nawiązanie do tego, do Rancho, polskiego serialu. Tego się nie spodziewałem. O, fuck. That's hot. Czy ona będzie razem z nim? Pusty krok. O chuj. Psy i inne śmieci, no. Ała. Czy ja mogę jej coś zrobić? Nie tak! Chciałem z niej wyssać. No chuj, dobra, zabij. Ty. Zabijmy to gówno, wszystko co biega wokół najpierw. O. To gówno się respi ciągle. Okej. I co mi się dało? W sumie niewiele, nie? Kurwa ta wiwerna. Halo? Że nie do końca rozumiem, o co chodzi. Bo mogę z niej jeszcze raz wyssać, ale... O! Mogę jej kontra zrobić! Now what? Au! Ała! Nie wiem... Chciałem coś zrobić teraz? W tej wiwernie, kurwa? Lucy, ty kurwo, wyssam z ciebie gówno. Jeszcze raz. Okay. Jeszcze raz, o już nie mogę. Ała, bolało. I już nie mam... Jak to boli. Czekaj, jestem pod nim, to mnie nie boli. O. Okej, okay. Jak zabijam te zombiaki, mi się odnawia chyba niebieskie gówno, nie? Czy mi się wydaje? Nie wiem, co mi się wydaje. Ała. Anyway, Lucy, kurwa, musi zginąć, nie? O nie, baba! Kontra! O Jezu, jak powolny jestem! Mam zero leczenia. Nie muszę takie trzy kontry zrobić. Dopiero po trzech kontrach to będzie coś warte. Jak stoję pod nim, to nie jestem bezpieczny, okej. Okay.
nie mam czym się leczyć nawet. Lucy, kurwa, dawaj, chodź z powrotem, a nie. Odpierdalasz manianę. Gdzie jest Lucy? Wraca. Oła. Teraz nie da się zajebać i wygramy. O kurwa. No nie, nie jego chciałem wyssać. No nie jego, ja chciałem... Gdzie ona jest, kurwa, gdzie ona poleciała? Co za szmata. No teraz to chuj, bo już mam 0 HP. No właśnie, no. Okej, okay. Okej. Okay. Teraz wiemy, o co chodzi. Ten boss jest rozczarowaniem względem tego, co było na filmiku. Ja nie pamiętam tego bossa w ogóle z filmiku. Albo tego filmiku w ogóle nie oglądałem. Okej, okay, czyli... ja bym chciał zmienić sobie ten pierścień na kondycję na ten, który mnie leczy. Cały czas. Który to był? Twoje zdrowie odnawia się z upływem czasu. Więc to jest git. A... anything else? Mogę jakąś cięższą czapkę? Teraz mogę, nie? Bo dojebałem w ten, dojebałem w... kondycję. Albo założę cięższe takie rzeczy, a w czapkę pójdziemy lżejszą. Nie mogę czaszki, o! Co to kurwa jest? Okej, nie, pójdziemy z tym. Stylówę pokolorować? Git. W sumie nie potrzebuję tego, nie? Ta tarcza mi się nie przydaje, bo i tak nie używam w ogóle w tej walce damage'u na odległość. Okej. Git! Teraz kurwa, czekaj, co? Jak ja tam doszedłem? Tędy po prostu, nie? Od razu jest, dobra. Setne odmrożenie. O tym nie pomyślałem, ale masz rację. Masz rację. Jak się wyjebie znowu, tak właśnie zrobimy. Lucy, kurwa. Ała. Już teraz wiem, żeby nie bić jakichś tam śmietników po drodze. Bo śmietniki same umrą. Ja muszę wysysać Lucy. Halo, no wysysałem czy nie? What the fuck? Lucy? Kontra? Okej. I teraz jest faza spierdalania, tak? Mógł się bronić przed tym? Od tego można odejść, nie? I to wystarczy. Ała, ale to już trochę gorzej. Ała. Teraz czas uciekać, aż się Lucy pojawi. Ała, ała, ściana mnie boli. Tam się pojawiło. No nie, halo, co ja złapałem? Nic kurwa nie złapałem. Nie mam tego. Nie mam gówna do łapania dusz. Jak mam to zrobić, żeby mieć? Ała. O, już mam, halo? Nie wiem skąd... To mam, ale mam. Ała, ała, boli, bo chodzę po lodzie. Lucy, nie chodź po lodzie, kurwa, możesz sobie jakieś wygodniejsze miejsce znaleźć? Pojebało cię. Ała. No, halo? A, okej, okay, wyjebałem jej. Bez kontry, ale jej wyjebałem, więc spoko.
Te ataki są takie mega randomowe. Te są spoko, nie? Ale te, które on wyrzuca z mordy. Razy są bliżej, raz dalej i nie wiem, od czego to leży. Okej, Lucy, dawaj, kurwa. Czekam na ciebie. Oła. Oła! Proszę mnie nie wywracać. Jest na Wikinga. Oła. No i Wiking mnie zajebał, no. Co za kurwiarz pierdolony. Jebany kurwa Sim. Ty kurwie. Gdzie jest Lucy? No poszła sobie gdzieś w pizdu. Ała. Ała, ała. No kurwa jebany Timp, no umrę. Znowu. Aha. Czyli tego rycerza warto zajebać. Bo o ile te śmietniki, małe zombiaki, w sumie chuj z nimi, bo nic nie robią, o tyle ten Wiking jest jebaną dziwką. Lek na mrożenie? To nie była kwestia leku. To była kwestia tego, że mi wyjebał Wiking parę razy, nie? Znaczy pewnie miałbym więcej HP, jakbym się podleczył. Znaczy miał lek na mrożenie, ale nie. Zajebał mnie Wiking, nie odmrożenie. W środku jakiś mrozik, a czy no... Bo to jest ten mrozik po tym, jak zniszczy tych frajerów, nie? Znaczy przed tym. Między połową fazy, a połową drugiej fazy. Dawaj, babę. Mnie też odwrócę, okej. Okay. Bolało, ale było warto. Teraz jest mrozik, nie? Baba? O, koło mnie, idealnie. Nie mam ssania, kurwa. Jak zajebie babie, to mam ssanie już teraz. Ała, ciągle nie mam ssania. Czemu czasem mam ssanie, a czasem nie mam ssania w tej walce? Ja nie mam skąd go wyssać nawet, nie? Czy ktoś wie? Nie widzę zależności. O, teraz mam. Chyba czasowo, tak? Samo mi się napełnia. Dobra, po tej fazie, jak już przeżyję, uciekając, zajebać Wikinga, zanim zacznę się brać za Lucy. O nie! Nie! Najgorzej. Umbral, kurwa, dałem dupy. Fuj.
Dobra, Wikingu, gdzie ty kurwa jesteś? Zaraz koło niej, nie? Baba. Okej, powinno być łatwiej teraz, nie? No halo, wsi kurwa! Drugi wiking, no zajebiście. Halo? Teraz jeszcze będę jego bić? Czy co? Nie, umarł. Halo? Nie, umrzyj mordo, umrzyj. Ja mam dwa soczki. Okej. Ten boss się, no muszę przyznać, że... Klopsi 2137. Nie przekonał pytam mnie. O zdrowie pytam. Dobrze, jeśli chodzi o zdrowie, to jest cudownie. Fantastycznie, dobry wieczór i dziękuję. Bo to jest bardzo ważne pytanie. Kołysanka Lucy. Kim jest kurwa Lucy w tej grze? Ciekawe. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? W tym gnieździe nie ma nic. Bałem się przez chwilę, że jak zabiję ją, to będzie jeszcze druga faza. I wyskoczy ten jebany kruk i będę musiał się z nim napieprzeć. To by było straszne. Oglądasz filmik przed bossem, wielki zombie ptak gryf, a bijesz jakąś duchoszmatę, bo nie ogląda się filmów. Nie spoileruj sobie gry, zanim w nią nie zagrasz. Itemek? Jaki itemek? Ten co podniosłem właśnie? Nie wiem co podniosłem nawet, nie spojrzałem. A przed bossem cutscenkę, tak, to prawda. To prawda. Znaczy, ptak do mnie strzelał, nie? Cały czas, więc no... coś tam tego w tę stronę szło, nie? Ale to był i tak taki bardziej mini... Znaczy, to był boss, bo... nie jest to mini boss, tak jak tamte śmieciowe, które były... które były... jako bardzo mini bossy, jako później śmietniki jeszcze podczas gry. Wróć się resetnąć. Właśnie powiedzieć, że ta droga tutaj... no tak się trzymałem. Jeśli widzisz taki długi korytarz w jakiejkolwiek grze soulsowej, to nie znaczy nic dobrego, nie? Mogę gdzieś postawić grzyba, znaczy tego, płoda, tu nie, na boss arenie mogłem, nie? Czas na przemyślenia, tak. Czas na przemyślenia i żeby twórca gry wjebał ci w tym momencie kolejnego bossa, albo coś innego bardzo trudnego. Postawmy tu płoda. Wrócimy się na chatę na szybko i nie leveluj jeszcze, poczekaj, kurwa. Dobra, wywijemy levele. Bo ciągle chcę ten miecz dzwona, o którym mówicie, zobaczyć. A most przemyśleń. Ale po pierwsze, lampa umbralu do upgrade'u ulepsz. I co mi to da? 3 ładunki chłosty, 20% odporności na grozę. Mam jakieś nowe oczka, żebym mógł sobie coś innego włożyć. Ogłuszenie podczas chłosty trwa dłużej i 25% odporności na grozę. Kij z tym. Więc to jest jedno. Druga sprawa. Zobaczmy ile mam kamieni na upgrade. Hello my friend. Runy, nie mam żadnych ciągle. Mogę kupić, tak? Runy u niej. Mogę. Skalowania zwiększa, o kurwa. Ma zwykłe bryłki, ma fragmenty. Poczekaj, się w ogóle powiększył ten. Wielka, miecz wilka. Wielka wilka. Okej, śmietnik, bo to jest ten z początku, nie? Z początku gry dla jednej z klas. Co to robi? Damage kuszami i łukami. O proszę, można zrobić ten, bow run. Fajne. Jakie kształty run ma moja broń? A jak to sprawdzić? Jest moja broń i...
kształty run? Jak to się sprawdza? Weź umieszczanie run i tam będzie, okej. Okay. A, czyli okrągłe i kwadracik, tylko że taki odwrócony o 90 stopni, tak? A tutaj kółeczko i trójkącik, czyli mogę zgarnąć jakieś trójkąt, kółko i kwadrat. Okej. Okay. Czyli mamy dwa kółka. Zwiększa skalowanie z siłą, okej. Okay. A tutaj, na tarczy. Ogromnie zwiększa zręczność i lekko obniża siłę. To byłoby dobre pod mój run na Dexa, nie? Ale nie tutaj. To chyba sobie kupię. Skalowanie z siłą brzmi dobrze. Okrągłych żadnych... Czekaj. A nie, są dobre, nieistotne. Zręczność z siłą i zmniejsza ze zręcznością, okej. Okay. I... To jest z blaskiem. Blask mnie nie obchodzi na razie. Nie w tych broniach, które mam teraz. Dobra. Umieść runę. W broni. Kółeczko. Zwiększa skalowanie z siłą. Fajnie. Tutaj. Trójkątne. Ogromnie zwiększa siłę. Git. Teoretycznie mógłbym nawet kupić to pod blask. Nie? Nie? Mam 12 blasku. Czyli teraz moja broń ma damage'u 449. Umieść runę. Jak włożę to, to ma damage'u tyle, kurwa, samo. Okej, okay, czyli jak jest zerowe skalowanie z blaskiem, czyli minusik, przepraszam, że was uderzyłem w czaty, to się nie zmienia nic. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Nie zmienia się nic. Jestem ciężki, bo mam hełm ciężki. Daj mi mój kapelutek i będzie git, nie? O nie! Zmniejszyło mi teraz ten, Dexa. I nie mogę młotków używać. Aj, ajajaj, aj, ajajaj, aj. To jest złe. To jest złe. Czy ja mam jakieś te na Dexa? To śmiałem chyba, nie? Czekaj. Zwiększa siłę, kondycję, piekło. Siła i zręczność, to +1, +1, nie? Musiałbym dwa levele wjebać się w zręczność teraz. Od latarni jakieś runy miał. Okej. Okay. Bo mówiliście też wcześniej o runie na regenerację many, staminy. Ja bym z tego się bardzo ucieszył. Za wspomnienie... ej, halo! Mam za tego, za kruka teraz. To był boss, story boss, serio? No to muszę przyznać, że... Disappointing. I jego loot też jest disappointing. Ale on run nie ma u mnie przynajmniej. Bo to nie są runy, nie, nie. Okej, okay, czyli śmietnik, dobra. Musimy wbić dwa levele w zręczność, żebym mógł używać... tego. Młotków. Z tą ilością runów, tudzież tego żywotności, nie powinno być z tym problemu. GIT. Czyli tak, coś chcę jeszcze zrobić tutaj? Mam tarczę, ona teraz mi daje mi więcej amunicji i większe skalowanie z siłą, czy kichuj. I jeszcze, poczekaj. Zobaczmy moje upgrade'y broni w ogóle. Potrzebowałbym pięciu, znaczy jeszcze jednej, dużej bryłki, żeby to wzmocnić. Pytanie, czy ja chcę to wzmacniać, czy trzymać te kamienie jednak na inną broń. Tych w ogóle mam trzy toporki. Załóżmy sobie, gdzie one są? A nie, mam statut na nie. Kurde. No, nie to. Ej, one są duże, kurde. To są wielkie topory, okej. Okay. Ja myślałem, że to są małe toporki. A one są, kurwa, ogromne, okej. Okay. To nieistotne. Nie myślałem, że aż tak mocno będzie. Interestable. Dobrze. Powrót do mojego topora. Zakładamy tarczę na rękę, siup. I idziemy dalej. Do płoda. Masz większe skalowanie, więc potestowałbym ten build. A potem zdecydował, prawda. Na +9 potrzebujesz 8 kamyczków później. Znaczy, ja myślę tylko cały czas, czy w końcu się nie zmienimy na inną broń, nie? Bo ten topór jest fajny, ale ja ciągle myślę o tym mieczu, o którym mówiliście wcześniej, który ma w chuj więcej damage'u. Tylko pytanie, jakie ma wymagania, po pierwsze, po drugie, no w sumie głównie to. Jak długi jest, jak wygląda, bo ja wiem o nim tylko od was. Ale to musielibyśmy w ogóle w inny zone iść teraz, nie? Dobra, co jest, kurwa, na moście? Nic? Naprawdę nic? Serio? Ej! Po którego jeszcze nie... Tak, jeszcze nie poszedłem, bo stwierdziłem, że najpierw zrobimy lodowy zone, a dopiero później będę się rozdrabniać na inne rzeczy. Zaczęliśmy go, skończmy go, nie? Okej, nade mną jest na pewno laser, ale... To jest trzeci laser, nie? Bateria na 16% mojego pada. Oczyść promień. Trzeci. Łącznie trzeci, dzisiaj drugi.
Skrzynia z lutem. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Blok. Okej. Okay. All righty. Moje pytanie brzmi, czy to jest koniec tego zona? Mój dół jeszcze. Nie lubię wody w tej grze, bo woda w tej grze oznacza... Siemano Wodzino, dobry wieczór. Nie zauważyłem, że pisałeś. Subtafiszowi od screena, może nie chce działać, sorry, spokojnie. Nie wiem czemu, ale mi też czasem nie działa. Więc nie mam dla ciebie odpowiedzi niestety, ale mogę ci potwierdzić, że u mnie bardzo często działa to w ten sam sposób. Że jednego dnia klikam właśnie Windows Shift S. O, teraz działa na przykład. A któregoś dnia sobie włączę i nie działa. Nie potrafię ci powiedzieć czemu, ale na tym samym komputerze czasem działa, czasem nie. Zazwyczaj działa, ale czasem nie. 552. Lekkim atakiem. Są kable. Od Wi-Fi. 1. Nie. Nie, wciągnij kabel. To nie jest kabel nawet. Fuck. 4. Odrodzenia. To jest do... respeka? Jedź dalej. Zombiaki, niech mnie biją, ja chcę zabić tą jebaną muchę, no nie mogę, no! Wypierdalaj. Poleciała gdzieś w pizdę. Mata, tam jest kabel. Niech ma się dwa monitory, to średnio raczej odzywać print screena, tak to robi screena obu monitorów. Próbuj, nie pamiętam dokładnie, ale albo chyba alt plus print screen zrobić tylko screena aktywnego w danym momencie monitora. Teraz dałem Alt Print Screen, MS Paint. Tak, Alt plus Print Screen. Da ci screenshot tylko i wyłącznie głównego monitora. Tego, którego masz aktualnie wybranego jako aktywny, nie? Więc ja sobie zrobiłem teraz screena na przykład, nie? Alt plus Print Screen. Jak chcesz, jak nie chcesz konkretnego miejsca wycinać po prostu, to z Altem Print Screen i będzie działać. O jakim mieczu mówimy? Wiesz co, chłopaki powiedzieli mi o jakimś mieczu, który jest podobno w miejscu, gdzie są dzwony, który ma chuj damage'u, jest, zakładam, że ciężki, nie widziałem go jeszcze. Nazwy jego nie pamiętam, ktoś mi o niej napisał chwilę temu wcześniej, ale już jej nie pamiętam. I ma jeszcze bleeda, więc nie dość, że ma kosmiczny damage sam w sobie, to jeszcze ma bleeda. Ja tędy chciałem? Kurde. Są przyszedłem, czy są przyszedłem? Kurwa, nie wiem. Jedz, pyszne. No i tu nic nie ma, fajnie. Ratujesz mi życie, proszę bardzo. Jak mam taką wiedzę, to chętnie się nią podzielę. Znaczy, to ci chyba ogólnie screenuje... aktywne okno. O nie, ziemniak. Aktywne okno. Ale pobawisz się tym, to zobaczysz, o co chodzi. Na pewno ogarniesz. Samo to, że znasz przycisk Windows Shift S, to znaczy, że wiesz, o co chodzi w komputerach, nie? Więc wierzę, że sobie poradzisz z resztą rzeczy. Ja na przykład tego przycisku, a czy tego skrótu Windows Shift S dopiero się nauczyłem, jak zacząłem pracować w korpo. O, kurwę. Okay. Wcześniej tym atakiem robiłem 666. Więc dość mocno to skalowanie się zwiększyło. Ciągle jest C+, ale chyba nie jest ono odzwierciedlone przez runę, nie?
Okej, mamy upgrade do leczenia. Ale potrzebuję chyba dwóch co najmniej, może nawet trzech już teraz, żeby go użyć. I mam trzy, kurwa, gwiazdki policji. Fuck. Let me go. Let me go. Tędy? Nie wiem, czy tędy. Nie tędy. Fuck. Gdzie kurwa idę? O, przyszedł kurwa policjant. O, fitta. Nie chuj, jest do przodu. Tu się cofnę jeszcze najwyżej, nie? Ja bym prosił o płoda albo o siedzenie. O, albo to. Też może być. Okej. Dzięki Insta, o proszę. Reaper Police, tak. Ten Reaper, ja nie wiem. Kiedyś, o nie, i tak muszę zejść na dół, żeby to wyłączyć. Fuck. No to wracamy. Ale bez policji. Kiedyś tego Reapera spróbuję zabić, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Eldrix, to jest runa, tak? Okej. Okay. Good shit. Biegniemy dalej. Nie wiem, tam jakiegoś itema zostawiłem. To jest po arenie z bossem, tak? Kurwa, tam itemy zostały jeszcze? Jeden, drugi item? Okej. Okay. Tam mam płoda ciągle, nie? Więc w razie czego mogę się cofnąć. Mamy drabinkę. Czy ja się cofam całkowicie? Czy mi się wydaje? Arena innego bossa? Serio? Gdzie ja kurwa jestem? A, ła, halo! Miecz Drustan umarł! O nie! Gdzie ja? No jestem na początku, okej. Okay. Kurwa, czekaj! Jak to się wydarzyło? Lokacje się otwierają i masz nowe, tak. Okej. W takim razie... Kurwa, poczekaj. Poczekaj. Daj mi się cofnąć. Nie wiem, czy się cofnę, ale podróż do sadzonki. Prawa, lewa. Nie ma znaczenia, nie? Arena innego bossa? No to lutu nie ma. Masz kurwa rację. No nie, come on. Are you winning, son? Yes, I'm winning, dad. Yes, I am. I'm winning. A, kurwa. To było lenno, nie? Poczekajcie, ja muszę się odlać. Więc macie muzyk na chwileczkę. Dobła. Nena. To jest piosenka z upadku Mur Berliński. Dobra, teraz pytanie, jak tam dojść z powrotem? Bo ja się cofnąłem w jakiś sposób. Rozumiem, że zabijając bossa otworzyły się nowe ścieżki, ale nie rozumiem, które. I trochę mnie to... przeraża. Na gniazdo, tędy nie dam rady. Okej. Mur berliński, mój ulubiony teraz po chińskim. Nie no, mur berliński to... był bardziej symboliczny niż... realny, nie? Istniał, dalej istnieje. Chociaż rozpada się z roku na rok. Przez turystów głównie. Ale był bardziej symboliczny. Niż ten, niż mur chiński. Dobra, czyli mówisz, żeby iść z jednego miejsca, tak? Na gniazdo. Ale gniazdo na płoda? Kurde, ja nie wiem, jak tam dojść. Tam jest parę zakrętów. I... dobra, poczekaj. Tu jest... okej. Okay. Stąd przyszedłem, idę tutaj. Na most. Siup. A mogę w prawo? To się cofnę, to nie chcę. To jebać w takim razie. A coś jest tutaj? Halo? O nie! Rozłączono kontroler. To źle. Wiecie? Bo ja ciągle mam zepsutą ładowarkę. Co oznacza, że nie mam działających baterii. W sensie akumulatorów. Jak podłączę pod kabel, to co się będzie działo? To mogę znowu tylko obracać kurwa kamerą. To już było kiedyś, nie? O, szajsze. Co teraz? Jest klawiatura i myszka, ale spróbujmy może grę zrestartować. Czy to PS5 nie mogę wziąć? To będzie jeszcze gorzej. Bo PS5 może się w ogóle z moim kompem nie widzieć. Musiałbym go sparować, a parowanie z PS5 pada z kompem. To jest trochę rak. Kablem. Kablem chyba będzie tak samo. Mamy pada do PS5. Podłączam i wyłącza się muzykę. Czemu? Mnie kurwa nie pytaj, ja się nie znam. To jest PS5. Świeci się na różne kolory świata. A, pewnie przejął kurwa kontroler dźwięku. Wykurwiście.
Co za... Głośniki, ja bym chciał, żeby nie leciały przez pada, a jednak przez kartę dźwiękową. Dziękuję, dziękuję. Fajnie, że się zgadzasz. Nie wiem, włączę grę. Zobaczymy, co się stanie. Widzi przycisk akceptowania, więc git. Dobra, może dociągniemy jeszcze. Teraz, kurwa, kompilowanie shaderów, ja pierdolę. Pojebane jest to, że ta gra kompiluje shadery za każdym razem, jak grę włączam. Okej, szybciutko. Działa D-pad. Nie lubię padów do PS5. Dobra, więc... Chyba działa tak, jak działać powinno. Więc okej. Uzyw ten miał dobry pomysł. Chociaż muszę przyznać, że nie lubię pada do PS5. Pad do Xboxa jest superior. Jeśli chodzi o jego kształt, o jego wygodę, o jego żywotność na baterii i w ogóle wszystko. Tu włączyłem dildo świecące, okej. Gdzie wam się śpieszy, okej. I tutaj. Ja poszedłem w dół od razu, nie?